czas na nowy język dla świata. Język prawdziwości, język mądrości, język rezonujący z naszym sercem, z naszym oddychaniem, z naszym całym organizmem, także tym ludzkim, jak i planetarnym. I to jest język, w którym nie potrzebujesz wchodzić w żadne negacje. To jest język kreowania. To jest język, w którym żyjesz swoim życiem. Możemy zauważyć, jak wiele ludzi narzeka, krytykuje, ponieważ tak naprawdę nie żyje swoim życiem, tylko trwa w wyobrażeniach, różnego rodzaju iluzjach. I ten język, tak, jest często nasiąknięty jakąś złością, agresją, frustracją, jakimiś właśnie wyobrażeniami, tą halucynacją, która sprawia, że tak ludziom się ciężko ze sobą porozumieć. I teraz, widzisz, to jest coś nowego, to jest coś, co jakby się tworzy, coś, co zaczynają zawsze istoty, które są pasjonatami, którzy wybierają właśnie prawdziwość. I w ten sposób możemy wybierać sobie czego, co jest ważne teraz dla nas, dla ludzkości. Tak, to jest, widzisz, tutaj właśnie funkcjonuje, ten język jest czymś, co funkcjonuje ponad podziałami. To jest coś, co też potrzebuje jakby zawsze wsparcia na początku. Ponieważ, widzisz, ludzie, którzy są przesiąknięci tym starym językiem, językiem opartym często na lęku, tak, na iluzji, na czymś, co tak nawet dzieli, mają tak ustawioną percepcję, że może zauważyć, że z igły robią widły, że wszędzie widzą problemy. Zobaczcie sobie, nie, media, jak cały czas jakiś jeden zarazek, już pandemia na cały świat leci, tak, bo to się sprzedaje, bo to są emocje, bo w człowieku jest coś takiego, że jakiś taki lęk, tak, przed różnego rodzaju wirusami. Więc widzisz, stąd jest łatwość w manipulowaniu. I przez to zobacz, ile firm siada, ile z nieszczęść się pojawia, jak bardzo unieruchamia się cały system, tak? Ponieważ ktoś niekompetentny coś ma pieniądze, tak? I w ten sposób jakby może utrudniać i komplikować. I wszystko prowadzi do jakby do końca, tak? Wszystko już się samo wypina w tym negatywnym, tym starym języku. Natomiast nowy język, język, można bym powiedzieć, serca, język duszy, język energii, powoduje, że my czujemy bardziej, jesteśmy bardziej w obecności. To z tej obecności uczymy się przejawiać. Z tego stanu, co teraz mamy, co możemy. Przez to odnajdujemy najlepsze rozwiązania na ten moment, które są zgodne z nami, z naszą dojrzałością, z naszym poziomem świadomości. I w ten sposób uczymy się też bardziej, bo przejawiamy się z siebie. Nie funkcjonujemy na wyobrażeniach, na jakimś czymś płytkim, na głowie, na tych programach mentalnych, tylko na całym organizmie, na tej obecności, na tym naszym prawdziwym centrum, na tym, można powiedzieć, punkcie zerowym. I to jest coś potężnego, coś, co na ten moment nie śniło się filozofom. To jest stan, to jest język, który od zawsze w nas jest, który się bardzo mocno łączy też z telepatycznością. Czymś, co gdzieś ludzie, myślę, większość słyszała, czym jest, ale też niewiele osób jakby pojmuje bardziej, że telepatyczność jest tym uniwersalnym językiem, który tak naprawdę, który mamy po prostu napisane na sobie, to, co komunikujemy. Piękno, miłość, to powoduje, że wszystko się robi piękne, synergiczne, synchroniczne. Jesteśmy czuli na piękno, na przekaz. Tak? I w tym pięknie wypoczywamy. Tak samo z językiem. Jeżeli on przejawia się z miłości, to jest pięknym językiem. To jest stanem, gdzie możemy medytować, posługując się tym językiem. I to zupełnie wszystko odmienia. Nagle jesteś, tak? Coraz mocniej w obecności. Czujesz, ta rzeczywistość do ciebie mówi. Mówi tak samo językiem serca. Bo wszystko tu jest w pewien sposób lustrem. Jeżeli ty funkcjonujesz we frustracji, w agresji, w jakimś negatywnym stanie, trzymasz się tego, to wszystko będzie tym promieniować, tak, dla ciebie. Natomiast kiedy wybierasz autentyczność, prawdziwość, ten stan, w którym jesteś zawsze jednością, to w ten sposób rzeczywistość ma dla ciebie furtkę, przez którą możesz jeszcze bardziej poczuć tą przestrzeń, tak, to piękno, które otacza cię ze wszystkich stron, a które jest odbiciem twojego unikalnego piękna. I właśnie poprzez ten nasz język mądrości, język miłości, możesz być w tym stanie
połączenia cały czas.